Witam Państwa w Muzeum Narodowym w Poznaniu na wystawie Polska Siła Obrazu. Chciałbym Państwa dzisiaj zabrać w wyjątkową podróż, byśmy spojrzeli na obrazy tak, jak się nie patrzy na nie zbyt często. Jako historyk sztuki na co dzień zajmujący się przedmiotami, zwrócę uwagę Państwa właśnie na namalowane na tych obrazach przedmioty, byśmy mogli wspólnie zbadać ich historię, zobaczyć, jak ważne to elementy tego malowanego świata przedstawionego. I w tej krótkiej prelekcji pod tytułem Malowane dzieje, malowane przedmioty zaproszę Państwa do poznania tych przedmiotów, które w sposób tak wspaniały uzupełniają malowane dzieje. No to zaczynamy. Pierwszy obraz, który jako wita wszystkich wchodzących na wystawę, no to oczywiście olbrzymi rejtan, czy upadek Polski Jana Matejki. Trudno nie powiedzieć o tym obrazie, kiedy chce się zajmować przedmiotami, bo rzeczywiście nagromadzenie różnego rodzaju obiektów jest tutaj spore. Ale ja chciałbym dla Państwa wydobyć jeden. No oczywiście uwagę naszą przykuwa sama postać Tadeusza Rejtana. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Poza tym, że rozdziera swoją szatę, rozdziera koszulę i żupan, na jego szyi widnieje kaplerz, niezwykle istotny element tej duchowości staropolskiej, ale też i obecny w duchowości dzisiaj. Zwróćmy uwagę na jego strój, ale przede wszystkim na złoty, bo tak Matejko to wymalował, pas, który został zawiązany na jego biodrach. Szeroka tkanina, złota z różnymi barwnymi także elementami, no to znany wszystkim pas kontuszowy. Chyba specjalnie nie trzeba przedstawiać tego elementu sarmackiego, staropolskiego stroju. Ale warto powiedzieć, czym w ogóle jest i czym w ogóle był strój staropolski, a także jak funkcjonował w wieku XIX, w czasie, kiedy Matejko tworzył czy to Upadek Polski, czy inne swoje wielkie, epickie obrazy. Tutaj Rejtan rzeczywiście ma ten pas dosyć tak niedbale związany, no to jest jasne, on próbuje powstrzymać posłów od wyjścia z sali, no ten gest rozdarcia szaty też powoduje, że ten strój jest w pewnym nieładzie, więc nie do końca widzimy, jaki to jest pas, a że jest to jakiś konkretny, możemy domniemywać, ponieważ Matejko z taką niemal zabytkoznawczą dokładnością wiele elementów, które utrwalił na swoich płótnach, odtwarzał. Spójrzmy zatem na inną postać na tym obrazie, która jest także ubrana po polsku. Zbyt wiele tych postaci na tym płótnie nie ma, które ubrałyby się w strój staropolski. To nie do końca chlubna postać na tym obrazie, więc Franciszek Salezy Potocki, którego zresztą przecież w tej scenie w Zamku Królewskim w Warszawie nie było, bo już po prostu nie żył. Mamy zatem starszego, wąsatego pana ubranego w ciężką, najprawdopodobniej ciężką delię, kontusz, przewiązany również dosyć swobodnie pasem kontuszowym. Ten strój pokazuje, został ubrany Franciszek Salezy Potocki, pokazuje właśnie strój staropolski, tak charakterystyczny dla tej części Europy, tak bardzo wyróżniający Polaków wśród innych narodów. Nikt tak się nie nosił. I doskonale czujecie Państwo to napięcie, które odmalował Matejko na obrazie. Mamy konflikt, oczywisty konflikt między tymi, którzy chcą, którzy doprowadzili ostatecznie do rozbioru Polski, a tymi, którzy za wszelką cenę niepodległości i wolności Rzeczpospolitej bronią. Ten konflikt Matejko wymalował w sposób oczywisty, ale także nieco posługując się właśnie strojem, a więc tymi przedmiotami, ubraniami, które to napięcie mają wywoływać. Popatrzmy zatem jeszcze raz na cały obraz. Mamy panów ubranych
po polsku, a więc Potockiego i Rejtana. Między nimi jest ta grupa właśnie zdrajców, trzeba powiedzieć wprost. I oni, jak zresztą znaczna część tego towarzystwa na tym obrazie, ubrana jest po francusku, czy może inaczej, ubrana jest nie po polsku. I to napięcie między tak zwanym stronnictwem kontuszowym, a tymi ubranymi we fraki było czytelne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w wieku XVIII. Źle powie ten, kto pomyśli, że to napięcie było charakterystyczne dla czasów stanisławowskich, bo ono jest obecne przecież już w czasach saskich, a więc na początku wieku XVIII. To wtedy rzeczywiście choćby ksiądz Jędrzej Kitowicz opisuje tych, którzy przyjeżdżają ze świata, przyjeżdżają z Francji czy z Niemiec i zaczynają nosić się po niemiecku czy po francusku. W czasach Kitowicza to było ubieranie się po niemiecku, a w czasach króla Stasia po francusku. A więc to przeciwstawienie sobie mody na zupełnie inne ubieranie się z tym tradycyjnym polskim strojem kontuszowym. Król Stanisław August Poniatowski przecież musiał przynieść, tak sobie możemy to wyobrazić, przynieść na Sejm zwolnienie lekarskie, że oto nie podgoli głowy po polsku, ponieważ będzie to groziło jego chorobą i może doprowadzić do śmierci. Tak szlachta przestała wymagać od króla, by właśnie po polsku nosił fryzurę, więc ją po prostu podgolił. I król do końca życia kontusza nie założył, nosił perukę, tak jak modne to było na przykład we Francji, ale generalnie w Europie na zachód od Polski. Popatrzmy zatem jeszcze raz na ten obraz w całości, na te dwa towarzystwa i przypomnijmy, że tak naprawdę wygrywają ci, którzy ubrani są w kontusze. Pod koniec wieku XVIII, w czasach już rozbiorów, tuż przed drugim rozbiorem Polski, jasnym było, że ubieranie się nie po polsku, to jest opowiedzenie się po stronie zdrajców. To jest opowiedzenie się po stronie oddania suwerenności Rzeczpospolitej. Obóz reformatorski przecież także ubierał się po polsku. Co więcej, ten styl francuskiej sukni, któremu przecież wierny był do końca król, ten obóz był także krytykowany i postawa tych, którzy ubierali się nie po polsku, była wyśmiewana. To im właśnie przypisywano najgorsze cechy, najgorsze wady narodowe. Zrobił to bardzo ciekawie w 1791 roku Julian Ursyn Niemcewicz. Być może pamiętacie Państwo, była taka lektura szkolna Powrót posła. Tak, dzisiaj pewnie się już tego nie czyta, ale kiedyś była to lektura obowiązkowa i tam w tym tekście autor opisuje bardzo barwnie, ale dosyć tak charakterystycznie dla epoki, a więc posługując się pewnymi takimi kliszami i kalkami, opisuje kilka postaci. Właściwie ten tekst, Powrót posła, dzisiaj kompletnie zapomniany, wtedy wywołał burzę, bo właśnie pokazał całą prawdę o tych, którzy właśnie mają się nosić po francusku. Był to swego rodzaju gwóźdź do trumny francuskiego stylu, jeśli można tak powiedzieć. Tekst dzieła Niemcewicza stał się tematem wystąpień sejmowych, nawet interwencji kancelarii królewskiej i korespondencji dyplomatycznej. W tekście tym mamy reprezentanta takiej staroszlacheckiej konserwy, powiedzielibyśmy, a więc starostę Gadulskiego, który opowiada się za wolną elekcją, liberum veto, biernością Polski w polityce zagranicznej i jest przeciwny nadawaniu jakichkolwiek praw mieszczanom, a więc staje po tej właśnie stronie zatrzymania reform Rzeczpospolitej. Ale jednocześnie ów Gadulski w wymiarze obyczajowym jest skrajnie cudzoziemszczały. Dla posagu pojął żonę groteskową, sfrancuziałą starościnę, a za zięcia pragnie wyfraczonego szarmanckiego.
cynicznego łowcę posagów. Ważną sceną, która ustawia nam ten spór między panami w kontuszach i we frakach, jest moment, kiedy tytułowy bohater, a więc ten poseł, Walery, wraca i on jest przedstawicielem tych idei patriotycznych, reformatorskich, ale jest wąsaty i odziany w kontusz. A w dowód miłości jego ukochana córka Gadulskiego, czyli Teresa, ofiaruje mu wyhaftowany własnoręcznie pas kontuszowy. O tym zwycięstwie kontusza nad frakiem jeszcze dzisiaj kilka słów powiem, ale przyjrzyjmy się teraz tym, czym był pas kontuszowy i w ogóle strój staropolski już po rozbiorach. Tutaj widzicie Państwo kilka pasów kontuszowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, ze zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych. Pasy produkowane były w Polsce w wieku XVIII, ale zanim ta produkcja tu się rozpoczęła, sprowadzano je z Persji, a później z Konstantynopola. Moda na noszenie się po polsku, na produkcję pasów kontuszowych spowodowała, że nawet w stolicy europejskiego tkactwa, więc w Lyonie, produkowano na rynek polski pasy kontuszowe. Tak wielkie wtedy było zapotrzebowanie, by ubrać się po polsku. Po rozbiorach zabroniono nosić się po polsku. Nie wolno było w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim ubierać kontusza. Zatem stroje te bardzo szybko się degradowały, przechowywane w niedobrych warunkach, niewłaściwych warunkach, po prostu przestały istnieć. Wiek XIX obszedł się z tymi staropolskimi kontuszami i żupanami dosyć okrutnie. Natomiast szczęśliwie mamy sporą liczbę XVIII-wiecznych pasów kontuszowych. Dlaczego? Dlatego, że one funkcjonowały we wnętrzach trochę jak relikwie. Funkcjonowały jako bardzo ważne przedmioty, które przypominały dawną chwałę i sławę Rzeczpospolitej, ale też i zasługi konkretnej rodziny i danego domu. Można było spotkać w wielu wnętrzach właśnie zawieszone w sposób mniej lub bardziej fantazyjny owe pasy kontuszowe, często obcinane, by tworzyły swego rodzaju scenografię. Podobną scenografię, ja wybrałem tylko jeden epizod, ale moglibyśmy znaleźć wielokrotnie, taki pas kontuszowy wisiał choćby u niechciców w nocach i dniach. Widzicie tutaj Państwo kadr z filmu, gdzie w tle jadalni wiszą dwa od góry do dołu zawieszone pasy, na których jeszcze mamy jakieś powieszone obrazy. A więc tak, ten element niezwykle ważny, najdroższy zapewne element staropolskiego stroju funkcjonował w czasach rozbiorów. Pod koniec wieku XIX, to trzeba pamiętać, zabór austriacki znacznie oczywiście złagodził kurs wobec Polaków, powstała monarchia austro-węgierska, gdzie te grupy narodowe miały bardzo wiele do powiedzenia i tak zezwolono Polakom na noszenie się po polsku i wtedy zaczęto sobie w Krakowie, we Lwowie i w innych miastach Galicji szyć kostiumy kontuszowe. Trudno nazwać je oczywiście kontuszem, ale one składały się z tych elementów, jak kontusz, żupan, nieco inaczej były krojone niż te XVIII-wieczne, ale wróciła na to moda. I ci wszyscy, którzy odtwarzają, ci z Państwa, którzy odtwarzacie w głowie wizerunki, fotografie, obrazy właśnie mieszkańców, wielkich mieszkańców Galicji, to bardzo często oni są malowani i fotografowani, przebrani, bo tak to trzeba powiedzieć, po staropolsku. Zatem pas kontuszowy i tradycja staropolska, tradycja sarmacka zaprowadza nas do polskiego dworu i niech to wejście do dworu wymalowane przez Ruszczyca wprowadzi nas do wnętrza, byśmy tam mogli przyjrzeć się innym przedmiotom niezwykle ciekawym, które możemy tutaj na tej wystawie także oglądać. A więc wejdźmy do środka tego dworu. I tam zobaczymy, czy moglibyśmy zobaczyć, możemy sobie wyobrazić, scenę wymalowaną na płótnie Henryka Weisenhoffa, scenę zatytułowaną Historia Kinzhal. I oto mamy dwóch panów. Jeden sobie
siedzi na takim rodzaju tapczanu, a drugi, młodszy nieco, oparty o parapet okna, ogląda, trzyma w rękach białą broń i ją ogląda, słuchając historii owego starszego, wąsatego, wygodnie usadzonego jegomości. Czy rzeczywiście jest tak, jak głosi tytuł, że jest to historia Kinzhału, czy może bardziej Jataganu, to zostawmy już bronioznawcom. Pewnie tej broni rzeczywiście bliżej do Jataganu niż Kinzhału, ale nie o precyzję nawet w tej opowieści chodzi. Przyjrzyjmy się oto dwa wybrane, no właśnie, Jatagany ze zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Widać jasno niezwykłe podobieństwo do tej broni wymalowanej na obrazie. Tutaj bardziej chodzi właśnie o to, co dzieje się w tym miejscu, a właściwie o to, co wisi nad tym posłaniem, nad tym tapczanem, kanapą. Otóż mamy tam cały zestaw broni staropolskiej, poza tym Jataganem, Kinzhałem trzymanym przez owego młodszego szlachcica. Widzimy tutaj szablę, taki bojowy topór. Widzimy drugą szablę o nieco bardziej zakrzywionej głowie, o takim właśnie wschodnim charakterze i dwa hełmy. Jeden bardzo charakterystyczny husarski szyszak. To ta broń powieszona na bardzo barwnym, dekoracyjnym kobiercu. Trudno oczywiście nam tutaj powiedzieć, jaki dokładnie to kobierzec, pewnie turecki, tak zwany siedmiogrodzki. Do tego mamy jeszcze tkaninę, którą przykryty jest to ten mebel, na którym siedzi ten starszy jegomość. Mamy niewielki stolik z przodu na pierwszym planie, stolik wybitnie wschodni, taki charakterystyczny dla Persji, na nim omszałą butelkę z czymś procentowym. I całe to wyposażenie tego wnętrza pokazuje, że tradycja staropolska i sarmacka była żywa w domach staropolskich, w staropolskich dworach właśnie przez kolekcję broni oraz kolekcję, jeśli można użyć tego słowa, w ogóle kolekcję przedmiotów orientalnych. My skupimy się dzisiaj troszeczkę na broni. Ta mikroskopijna zbrojownia, którą widzimy na tym obrazie, pokazuje nam, czym były zbrojownie staropolskie. Podobną zbrojownię można oglądać w Muzeum Sztuk Użytkowych. Ona właśnie z taką myślą została przygotowana. Dokładnie tak, jak jest na tym obrazie. Więc mamy pewne skrzyżowanie broni zachodnioeuropejskiej i broni orientalnej, broni wschodniej, a także polskie wynalazki, takie jak na przykład husarski szyszak czy polska szabla. Czym była ta zbrojownia? Czym były w ogóle zbrojownie? Znamy takich staropolskich zbrojowni, tych XIX-wiecznych, bardzo wiele, jak chociażby ta sala rycerska w potężnym pałacu w Podchorcach, ale tych zbrojowni można by było tutaj mnożyć, czy to zbrojownie zamońskich, krasińskich, znana nam zbrojownia w Rogalinie. Każda z nich pewnie pełniła inną funkcję w tym konkretnym miejscu, ale generalnie zbrojownie służyły do tego, co widzimy na tym obrazie, a więc do snucia opowieści. Miały one dawać asumpt do wybiegania w przyszłość, ale też przede wszystkim do cofania się w przeszłość. Do tego, by móc, tak jak w tej namalowanej tutaj scenie, opowiedzieć o tym miejscu, gdzie ten Kinzhał, Jatagan się zdobyło, jakich to Turków i gdzie pobiło się, być może był to Wiedeń, bo to taka bitwa, jedna z najważniejszych oczywiście, do której później odwoływało się to nieco zabawne, że często nawet ci, którzy pod Wiedniem nie byli, bo nie zdążyli się urodzić, mieli w swoich zbrojowniach
broń czy oporządzenie jeździeckie, które zdobyli na trukach pod Wiedniem. Takie opowieści mogli snuć. Zatem zbrojownia sarmacka, broń wieszana koniecznie na tych kobiercach wschodnich, była tym elementem świata, który pozwalał przechować dawną sławę i chwałę Rzeczpospolitej. Moda na to oczywiście, proszę Państwa, także dopadła artystów malarzy, chociaż oni przecież, jak Matejko czy Brandt, także mieli zbrojownie, ale one służyły nieco innemu celowi, mianowicie były to jakby podstawy do tego, by malować owe historyczne sceny. I na wielu obrazach możemy odkryć dokładnie ten obiekt z kolekcji Matejki czy Branta, czy później Wyczółkowskiego, chociaż ten takiej oczywiście broni orientalnej nie zbierał. I tu przed Państwem znany, myślę, kadr właśnie z pracowni Branta. I kiedyś Państwo przyjrzycie, to zobaczycie, że Weisenhof, który przecież był Branta uczniem, czerpał i korzystał z tego, co miał dostępne u Branta. Więc możemy domniemywać, że ta broń, którą tutaj mamy wymalowaną, to broń właśnie z kolekcji Józefa Branta. Na koniec tego wątku o broni wieszanej w dworach spójrzmy na zdjęcia współczesnych realizacji, współczesnych dworów. Ta tradycja sarmacka, staropolska właściwie nie ginie. To współczesne kreacje, także gdzie te kolekcje już prywatnej broni, kupowanej, nie zdobywanej już na nikim, tworzą w takim domu, w takim dworze, tworzą zupełnie inny klimat, właśnie klimat czasów I Rzeczpospolitej, czy pamięci o czasach niewoli, gdzie to właśnie te kąciki były miejscem pamięci o przodkach i o dawnej chwale oręża polskiego. Koniecznie w tych aranżacjach musi się właśnie pojawić szabla, koniecznie jakaś broń palna, jakiś obiekt broni wschodniej i widzicie Państwo często także pas kontuszowy, czy to ten prawdziwy, oryginalny, XVIII-wieczny, czy już współczesna jego trawestacja. Powiedzieliśmy o dwóch przedmiotach, pasie kontuszowym i broni, jatagan, kindżał. A teraz o kolejnym elemencie stroju, już nie do końca stroju staropolskiego, chociaż trochę też. By to ten przedmiot wyśledzić, wytropić i się jemu bliżej przyjrzeć, wróćmy do Matejki. Stajemy znowu przed upadkiem Polski i Rejtanem i podnosimy wysoko, 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 wysoko wzrok. I tam oczom naszym ukazuje się postać młodzieńca. Tak, na pewno wielokrotnie Państwo o tej postaci słyszeli, to postać interpretowana nieco jednoznacznie, ale zawsze zwracano uwagę na tego anonimowego młodego człowieka. Ma wyciągnięte w górę ręce, w jednej trzyma szablę, a w drugiej, no i to właśnie jest ten przedmiot, czapkę, rogatywkę. To bardzo ważny, mocny element ikonografii Polski pod zaborami. To ważny element stroju konfederatów barskich, a także nieodłączny towarzysz wszystkich kolejnych powstań narodowych. Stąd bardzo często czapka ta nazywana jest po prostu konfederatką. Tutaj u Matejki jest to taka sukienna czapka, do której przyczepiona jest kokarda, bo to właśnie to miejsce tej czapki było, u góry jej było to miejsce właśnie na zawieszanie właśnie kokard narodowych, znaków rozpoznawczych. A skąd ta rogatywka się w ogóle wzięła? To powiedzielibyśmy początkowo zwykła czapka, miękka, która rozpowszechniła się w Polsce
właśnie w wieku XVIII, ale pojawiała się wcześniej. Trudno dokładnie wskazać, czy ona się pojawia, czy ona przychodzi tutaj z XVI-wiecznej Francji, czy później przychodzi do Polski z Turcji, gdzie podobne właśnie czapki o takim charakterystycznym kwadratowym denku były używane. W każdym razie staje się ona w połowie wieku XVIII bardzo popularna. Zakładają ją na głowę właśnie konfederaci barscy. Przypomnijmy, Konfederacja Barska wybucha w 1768 roku. Została zawiązana w barze, stąd nazwa Konfederacja Barska. Było to wystąpienie przeciwko carycy Katarzynie II, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, przeciwko ubezwłasnowolnieniu Rzeczpospolitej de facto i narzuceniu niechcianych praw, ale przede wszystkim opowiedzenie się po stronie wolności Rzeczpospolitej i suwerenności Rzeczpospolitej. Historia Konfederacji Barskiej jest oczywiście dramatyczna, nie czas i miejsce może, by ją streszczać. Dla nas ważniejsze jest, jak ubierali się konfederaci. Widzimy tutaj takiego właśnie konfederata barskiego, który na głowie ma właśnie charakterystyczną miękką czapkę bez daszka, o tym wycięto kwadratowym denku, w kolorach najczęściej, tutaj mamy akurat kolor karmazynowy, a dół tej czapki jest obszyty futrem. To futro i też kolor czapki oczywiście zależał od przede wszystkim zasobności, od tego, co akurat było pod ręką. To tutaj trudno mówić, że konfederatka barska, rogatywka barska musiała zawsze być karmazynowa z białym futrem. No, jak ktoś dostępu do takich materiałów nie miał, to po prostu szył ją z innych materiałów w innym kolorze. Przyzwyczailiśmy się jednak do owego karmazynowego, czerwonego koloru. U Matejki przecież jest to kolor szary. I to nakrycie głowy wypiera ostatecznie w wieku XVIII tradycyjne XVII-wieczne nakrycie głowy, a więc kołpach, taką czapkę rozciętą z przodu i z tyłu. I staje się rzeczywiście, noszenie konfederatki w pewnym momencie staje się jawną deklaracją, po której stronie tego politycznego sporu się opowiada. A więc narodzenie się tego nakrycia głowy i jego popularność to właśnie druga połowa wieku XVIII, ale przecież to tylko początek. Właściwie nie ma chyba obrazu, nie ma chyba grafiki pokazującej kolejne zrywy niepodległościowe polskie od powstania listopadowego, czy nawet jeszcze przecież wcześniej, od insurekcji kościuszkowskiej przez powstanie listopadowe, Wiosnę Ludów do powstania styczniowego, gdzie powstańcy nie mieliby właśnie na głowach rogatywki konfederatki. Popatrzmy na prezentowany na wystawie Polska Siła Obrazu cykl, jeden z cykli Grodgera, gdzie właściwie na niemal każdym obrazie będziemy widzieć konfederatkę. Tutaj w scenie kucia kos jasne, wyraźne są nawet kokardy przyczepione do tych czapek, w scenie obrony dworu postać przytrzymująca drzwi, trzymająca w dłoni pistolet, także ma taką sporą rogatywkę na głowie. No i dalej ten, który najlepiej atmosferę i klimat powstania wymalował, czyli właśnie Maksymilian Gierymski, powstaniec z karmazynową rogatywką, która lśni czerwienią na tle tego ciemnego, zachmurzonego, burzowego nieba. No i oczywiście mój ulubiony obraz, czyli patrol powstańczy, gdzie wszyscy uczestnicy tego zrywu tutaj na koniach mają różne konfederatki. Ta czapka oczywiście przechodzi kolejne, ona tak mocno jest związana z walką o polską niepodległość, suwerenność, że później pojawia się także w innej ikonografii czasów Solidarności lat 80. Tam także w drukach ulotnych widzimy tą czapkę, która odwołuje się jasno do tych XVIII-wiecznych i XIX-wiecznych powstań narodowych. I oczywiście, podobnie jak pas kontuszowy, jak broń, ta
to nakrycie głowiec, rogatywka także przechowywana była w domach jako swego rodzaju relikwia, jako bardzo ważny przedmiot. Nie od po prostu jakaś tam czapka, tylko właśnie to nakrycie głowy tak mocno i tak wiele znaczące. I na koniec tej opowieści czapkowej spójrzmy jeszcze raz na Matejkę, czyli na Rejtana, i tam zobaczmy, jak to ta walka czapki z czapką została odmalowana, jeśli w ogóle można użyć takiego określenia. Otóż wysoko, wysoko właśnie tuż przy krawędzi górnej płótna mamy owego młodzieńca wznoszącego tą rogatywkę. W takim triumfalnym nieco geście jakby zapowiadał, że tak naprawdę to właśnie pod znakiem tej czapki będą dalej prowadzone walki o niepodległość Polski, że Polska nie umarła. A skontrastowane jest to być może, jeśli nadużywam tutaj i nadinterpretuję, proszę wybaczyć, proszę zwrócić uwagę, co jest jakby w prostej linii, niemal w prostej linii pod rogatywką u samego dołu płótna obrazowego. Tak jakby właściwie już miała wypaść z obrazu. To czapka, więc nakrycie głowy, charakterystyczny trójrożny kapelusz, strój jasny dla wszystkich, element stroju właśnie w typie stroju francuskiego, rosyjskiego, a więc tego stroju obcego. Dodatkowo ta obca czapka, no nie dość, że sięgnęła bruku, a dokładniej sięgnęła posadzki Zamku Królewskiego w Warszawie, to jeszcze wypełniona jest przecież obcymi złotymi monetami. Jako ostatni przedmiot chciałbym Państwu pokazać, no właśnie, myślę, że wielu może nawet mieć mi za złe, że używam określenia przedmiot w stosunku do tego, co chciałbym teraz pokazać. Skoro już stoimy przy tym rejtanie, no to popatrzmy już ostatni raz na ten obraz. Popatrzmy dalej na obraz Zygmunt i Barbara, także Matejki, oraz spójrzmy na płótno Malczewskiego, jedno z tych pokazujących sybiraków na etapie. Co łączy te trzy obrazy? Jaki przedmiot łączy te wyobrażenia? Tym przedmiotem jest portret. No właśnie, stąd taka moja obawa, czy wolno powiedzieć, że obraz to przedmiot? Czy wolno użyć tego sformułowania? No wolno chyba, no bo to ostatecznie jest także przedmiot, a szczególnie portret. I tu właśnie na ten przedmiot, portret, chciałem Państwu zwrócić uwagę. Przyzwyczailiśmy się do tutaj zestawienie tych trzech wykadrowanych portretów z tych wspomnianych przeze mnie obrazów. To, że ten portret jest przedmiotem, to jest oczywiste, da się go zdjąć, wyjąć, schować, prawda, zniszczyć nawet. A więc jest materialny, a więc jest przedmiotem, ale oczywiście my przyzwyczailiśmy się patrzeć i także na portrety, które tutaj na tej wystawie wiszą, przyzwyczailiśmy się patrzeć już na nie inaczej, właśnie jak na dzieło sztuki. Natomiast trzeba też o tym pamiętać, że portret funkcjonuje, czy funkcjonował jako właśnie przedmiot, jako element, niezwykle istotny element wnętrza. I tutaj na tych obrazach chyba nie trzeba specjalnie długo tłumaczyć, jaką rolę pełnią te portrety. Otóż oczywiście w Rejtanie portret, którego przecież nie było w Zamku Królewskim w Warszawie, a więc portret carycy Katarzyny II. Dla Matejki było to jasne i dla wszystkich, którzy oglądali ten portret, to jasny przekaz. Tak, no to ta, która jest architektką tego, co się wydarza na tym portrecie pierwszego rozbioru Polski. I ona jest tą postacią, która góruje nad całą tą grupą. Ta rola portretu
jest niezwykle istotna tutaj. To pokazuje też, te trzy obrazy pokazują też właśnie, czym w ogóle był portret. Dalej w tej scenie, intymnej scenie Zygmunta i Barbary, ta spoglądająca z otwartego okna srogim spojrzeniem królowa Bona, matka Zygmunta Augusta, która no, nie akceptowała małżeństwa syna z Radziwiłłówną. Tutaj jest takim kontrolującym tym okiem ten związek i wyobrażamy sobie, że właściwie ona mogłaby nawet stać tam za tym oknem, bo tym właśnie tutaj jest portret. Tym takie spojrzenie na portret jest tutaj niezwykle istotne, zaraz o nim jeszcze powiem. No i trzeci obraz to właśnie owi sybiracy, którzy zgromadzeni u dołu pola obrazowego jakby są przyciśnięci obrazami, dwoma portretami, które wiszą nad nimi wysoko, wysoko. Portret gubernatora i portret cara, które właśnie tutaj odgrywają tą rolę jakby tych ciemiężycieli. To widać tutaj w tym obrazie. Tutaj Malczewski wiedział, jak to wymalować, jaki przekaz ma tego być, jak jasny ma to być przekaz. I tutaj te trzy nasze obrazy pokazują właśnie, jak się podchodziło w epoce staropolskiej, jeszcze w XIX wieku przecież, ale także ich współcześnie, choć może mniej, do portretów. My przyzwyczajeni do życia wśród obrazów, do życia wśród fotografii, nie wyczuwamy chyba powagi portretu. W każdej chwili, w przeciągu kilkunastu sekund możemy wykonać setki tak zwanych selfie, prawda, i podzielić się swoim wizerunkiem z całym światem. Nasze życie możemy spędzać na tym, że udostępniać będziemy na mediach społecznościowych swój wizerunek. Jednak w czasach, o których mówimy, nie było to takie proste oczywiście. Dopiero fotografia pozwoliła jakoś tam upowszechniać wizerunki, upowszechniać twarze ważnych czy mniej ważnych osób w państwie, pozwalać robić i rozsyłać zdjęcia, wizerunki rodziny, portrety zbiorowe rodzinne. Wcześniej trzeba było po prostu taki wizerunek namalować. I zdawano sobie sprawę, że przecież portret to nie żywa osoba, ale jednak ranga portretu, waga tego wizerunku często tą osobę zastępowała. Choćby, przywołajmy tutaj choćby wizerunki zaręczynowe, które wysyłano sobie między królewskimi dworami, by poznać tą osobę, którą miało się poślubić. Często w ogóle jej nie widząc ją tylko w czasie ślubu, albo nawet jeśli ślub, małżeństwo zawierane było per procura, to tylko wiadomo było, kogo biorę za żonę czy za męża, patrząc na jego wizerunek, który mi przysłano. Często oczywiście odbiegający od żywego osobnika. I podobnie, i tu widzicie Państwo to na tym obrazie Norblina z 1794 roku pod tytułem Wieszanie zdrajców. Zdrajców, a więc targowiczan, których nie udało się pojmać i pochwycić, a więc symbolicznie wykonano wydany na nich wyrok śmierci, wieszając ich portret. Dzisiaj możemy się uśmiechnąć, co to taka zabawa, prawda, z portretem. Ale proszę Państwa, powieszenie czyjegoś portretu na szafocie było równoznaczne z wykonaniem wyroku śmierci. Z tym, że ten wyrok wydany został wykonany. Że ten człowiek poniósł tą właśnie karę, że sprawiedliwości stało się zadość. A zatem niezwykła waga portretu, a później ten ciężar gatunkowy zmarnowanych portretów przechodzi na fotografię. Dziś znów ta fotografia ulotna, trzymana w telefonie komórkowym, rzadko przecież wywoływana czy przegrywana na jakiś trwalszy nośnik, właściwie nie istnieje, nie funkcjonuje. Jest takim mirażem, jest takim czymś w rodzaju snu właściwie. A w czasach jeszcze tak niedawno minionych, pewnie lat temu 60-50, przekazywanie sobie fotografii, dawanie swojego zdjęcia było rzeczą niezwykle ważną. Taką scenę pamiętam opowiadaną w rodzinie, kiedy właśnie na zakończenie liceum, kiedy klasa po maturze się rozstawała, wymieniano między sobą swoje maturalne zdjęcia. I o tej wadze portretu jeszcze wspomnę tylko, opowiadając epizod,
Choć epizod, ale niezwykle istotny i w swoim wymowie bardzo mocny. Mianowicie, kiedy na obchody milenium Chrztu Polski w 1966 roku miał do Polski przyjechać tutaj papież Paweł VI, władze komunistyczne nie zgodziły się na wpuszczenie tutaj głowy Kościoła katolickiego. Papież nie mógł przyjechać, ale tu był, dlatego że na tych centralnych obchodach w Warszawie czy potem na Jasnej Górze na tronie papieskim umieszczono fotografię papieża i uznano, że papież po prostu tam jest. Tą opowieścią o tym, czym jest albo czym był portret, po prostu wizerunek, chciałbym zakończyć oglądanie wystawy Polska Siła Obrazu. Oglądanie może nie takie tuzinkowe, bo przez pryzmat przedmiotów, które mogą także w sposób niezwykle barwny, mocny, sugestywny opowiedzieć o historii Polski. Bardzo Państwu dziękuję.